No coś może trzeba naciśnąć. Wiemy? Wow. Klocki, które się kręcą. A ten? Ale super. Dobra, nie mogę, bo z trójką pierwszą. A no tak. Myślisz, że no, w środku też zupełnie wyglądają? No to włącz, bo to jest przycisk. Co to będzie? Tam rany, ile tam jest klocków dalej. Dlaczego? A tutaj w ogóle te deski do krojenia. Szat. Patrz tutaj. I SpongeBob. Wszystko poglądać. Ileż tu jest klocków? Jaki czar, powiem wam, że naprawdę warto to zobaczyć na żywo. A to co się włączyło? Nie wiem, chyba nic. To chyba nie działa. Jeden przycisk, no, nie działa, ale klocków szalone. No nie? Aż ciężko to wszystko ogarnąć wzrokiem. Koleś w ogóle z wózkiem jakimś takim. No, na dyskorozach cała ta skatepark. Szalone rzeczy. I tu patrz na tego spancza. Stań sobie koło spancza. Niewiarygodne. Jak oni to... A to jest naprawdę z klocków. Tak. Jaki wielki samolot! Jaki wielki samolot! Wow! I tam jest to koparki! Koparki! Tak, on znalazł się. No pewnie, no. Tylko on nie działa. Ten jeden, działa. Już go naciskałem, no. A ten w ogóle cię zamiata. Tutaj robią remont. Betoniara, wszystko. Oj, będziecie kiedyś układać z klocków Lego, mi się wydaje. Ale jak jest... się skończy duplo, to będą same Lego. Zobacz, jaki tu jest wielki ten, SpongeBob. Tego można dotknąć. Chcesz sobie dotknąć? Nie. No, okej. Okay. Latem i zimą. Smurfy. Jaki grzyb. Jaki zajebisty grzyb. Jaki pieniek. Jeszcze zróbcie Ralfa Demonka, to już w ogóle będę tutaj. Tam są pingwiny z Madagaskara. Realnie wielkości. To on wszystko ogląda. Nad malucha. Aha. Maluch. Teatr nie jest bielsko? Ratusz bielsko białej. Ratusz bielsko. No właśnie widzę kolejkę. Co ty gadasz, jak to zrobili? Tak ja się kojarzyłam do no i tutaj te szybowce. O, i auto. Ja pierdolę. Teraz przejąłeś to bielsko. O, co tu jest? Kolejka. Kolejka. Byłeś na takiej. Pamiętasz, jechaliśmy tak wysoko, wysoko do góry. Ale ciekawi mnie, czy to są jakieś takie specjalne klocki, czy to po prostu są klocki, wiesz... Tak, też jest jakoś złożone, że to tak wygląda, no, wiesz. No. Na przykład smurfa w życiu bym takiego nie złożył. Zajebiste smurfy. Tu coś jest. Koś, koś, to są przyciski. Przyciski, idziemy na przyciski. Wow. Wow. Popatrz, że to są z krzydełkami. Co robi? Zobaczmy. Oj. Bubr. Ani, ani, ani. Wow, światło czuje się teraz. I tu jest jeszcze jakaś no. Statek kosmiczny. Gwiezdne wojny jakieś trochę. O, ścigają się. Ja, nie może być. Ale co? Jeszcze się armatki ruszają. Aha. Niesamowite.
Jestem ciekaw, czy zaś na przykład kupić sobie, nie wiem, wieżę, czy ona jest tak po prostu złożona, że na przykład kupujesz takie wielkie klocki i złożysz taką wieżę. No. Od razu widzisz, że to jest szeregowy, tak. To jest skipper. Świetne. Taki duży będzie? To czekaj, to mama zamknęła tutaj jakiś ten. Ty, ale to może nie być zły pomysł. Co? Nasz dom? No. Jak w Simsach. Czekaj, ja zaraz ogarnę wyspę. Kto się najbardziej cieszy? Ekstra! Pokaż tą gitarę. Całkiem fajna. Dobra, pochwalę się, jaką mi ukulele wyszło. Tutaj no, miałam zrobić taką, ale już nie mam tych klocków i no prawie. Prawie, że tych górnych, wiesz, tutaj, żeby dołożyć na górę. Ale to są te dwójki, tutaj masz dwójka. No. Jaką masz dwójkę? Tu. Tu? No to, o, popatrz. I będzie no, ukulele. Tu. Jeszcze. I tu, no. Była tutaj ta część. Ja czegoś nie mam. Spadła. No. Nie ma nutek. Idziemy. Dotarliśmy do Kącik Zbójnicki. Polecamy w Google. Tak. Ale obok bym też poszedł chętnie, bo obok jest kuchnia czeska. Mają tam zupę czosnkową, a oni na pewno robią dobrą zupę czosnkową. To w przyszłym tygodniu tutaj... Nie, ochoty na to. Ale dobra. Dobra. Zostańmy. W przyszłym tygodniu drugie. Chciałam wziąć ramen góralski, ale jest bardzo pikantny podobno. Znaczy pani powiedziała, że jest pikantny, więc dla mnie będzie za bardzo. Mikołaj dostał swoje menu, tak? Z kredkami, które można pokolorować. Tak, super, super w ogóle pomysł dla dziecka. Mamy dużo kredek! Mamy dużo kredek. O, masz pomarańczowe, dynia. Że czekamy na jedzonko, a potem do Krzysia na pewno się spóźnimy, bo już jest 14. No spóźnimy się. No ale mieliśmy być między 3 a 4, więc no. Może nie spóźnić. Pojedzeni? Ja bardzo, mimo wszystko bardzo pojadłam. Teraz taka sens, to by się przydała. Tak. Do cioci Asi. Tak, jedziemy do cioci Asi, tak. Będziemy spacer. No nie pójdziemy dzisiaj na spacer. Jutro pójdziemy na spacer. W ogóle w międzyczasie jeszcze zrobił się nam problem. Mikołaj rozlał na siebie sok, biegłam do 4F, żeby kupić ubrania na nowo. No, także szaleństwo. Ale ładnie kupiłaś. Super wymiarowo, też genialnie, że wszystko pasuje. Jest to w ogóle jeszcze większe. Tak, to w ogóle jest hit, bo 122 rozmiar, bo to był najmniejszy, jaki tam był. Mniejszego nie mieli w ogóle. Ciocia Asi! Tak, tam będzie ciocia Asia, babcia i wujek. I prababcia. Ogarnęłam się, wyglądam przyzwoicie, a ta pomadka, to test ich będzie na Instagramie, ale zostawia niesamowity kolor, tylko nie mój, zupełnie nie mój kolor. Natomiast naprawdę mega farbuje usta. Jestem ciekawa, czy pozostałe w innych odcieniach też tak będą robić. Zbieramy się do przedszkola. Ale masz przebranie. Ekstra! Będziesz tańczył w nim? Zobacz, jak się ruszają kostki, jak się ruszasz. Jak tańczysz. No. Ekstra. To co, jedziemy? Ale ty tańczysz. Łapeczka! A, to jest stara, wiesz? Tam są foliaki. Mikołaj już w przedszkolu. Dzieciaki tak fajnie poubierane, tak super pomalowane. Całe przedszkole przystrojone, w ogóle no jak kadry z filmu Coco. Także po prostu przepięknie to wyglądało, słuchajcie. I też wychowawczynie tak ubrane, że to po prostu albo ciarki, nie? Rewelacja. My Mikołaja nie malowaliśmy, bo ubrać mu dres kościotrupkiem początkowo było zadaniem wykonalnym, ale ostatecznie się przekonał i poszedł tutaj jak inne dzieciaki, ale wyglądało to naprawdę bajecznie, dosłownie. Jestem ciekawa, jak wyjdzie dzisiaj z przedszkola, jakie będzie nastawienie i jaka mina, bo naprawdę no mega. Jak ja bym była dzieckiem i by mi coś takiego zrobili, no nie? To po prostu tak bym była uchahana. A teraz jedziemy do Mrówki, bo potrzebuję kupić wałek. Fajnie.
strasznie się cieszę, bo też widziałam jego, jak patrzył, liście porozrzucane po całym przedszkolu, słuchajcie, suche, no mega, wejście z... A! Szat! Krzyś jest w niebie. Szukam wałków. Coś takiego by było git na pewno. A to ja nie wiem, czy mi się to zmieści koło... To nie pomaluję tym... Czego? Pod klamką. Aha, pod klamką? No. No, ale to chodziło o to, żeby miał większe włosie. Ten ma jeszcze takie większe włosie. To ma też duże włosie. No, ale... Myślę, że tamten. Okej, okay, no to mamy. Moje zakupy. No nie zapomnij o tym. No tak, wiadomiks. Jedziemy do tego remontu. Chociaż chcieliśmy kupić tabliczkę, uwaga, remont. Stwierdziłam, że to byłby niezniszczalny żart. I każdy film, gdzie byłoby zahaczone o remoncie, miałby to na miniaturce. Tak myślałam, że od razu by było informacja, że tutaj w tym odcinku czegoś ciekawego się dowiecie i coś super zobaczycie, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze zobaczycie coś super i coś ciekawego, natomiast to by były takie filmy stricte z remontem. Jak robiłem półeczkę w kuchni, też bym sobie dał uwagę remont. No. Update łóżeczka. Słuchajcie, Mikołaj już nie mógł się doczekać i musi spać na materacu. A łóżeczko miało być dostarczone w tym miesiącu, tak pisze na stronie, natomiast okazało się, że może być nawet 11 grudnia, więc absurd po prostu. Mam nadzieję, że dojdzie wcześniej. I najlepsze, że Mikołaj miał swoje tutaj to łóżeczko takie niemowlęce, ale ono jest wiele w jednym. I chcieliśmy je sprzedać po prostu, żeby pozbyć się go i nie wykładać na strych, żeby komuś się przydało. Natomiast Mikołaj powiedział stop. On chce zrobić z niego biureczko. I zobaczcie, tak to wygląda. Mamy takie biurko i do tego krzesełko. Mogą być dwa, natomiast tutaj nie było potrzeby, żeby dawać oba. No i tak to wygląda. Tam są takie specjalne wsporniki. Tutaj Mikołaj dostał miniona od cioci i super, bardzo mu się to podoba, jedyne co to muszę po prostu dać jakąś podkładkę tutaj na górę, no bo to jest takie niezaimpregnowane drewno akurat to, bo tutaj mamy polakierowane, natomiast to nie i albo je polakieruję, albo coś tutaj nałożę, żeby na przykład, nie wiem, taką tablicową farbę z taką podkładką, może będzie sobie mógł tutaj rysować, a od razu po tym, może to jest dobry pomysł. Nawet tutaj sobie zostawiłam z przewijaka taką tą dyktę, która była na spodzie i nie mam pojęcia. O, jest, dobra, znalazłam. Zobaczmy, czy będzie ok, jak coś, to sobie ją dotniemy. O! Najpierw muszę posprzątać te drogocenne samochody. No, tu już jest zawalone od plasteliny. Trochę brakło. Troszeczkę i nie musiałabym nic docinać. Tu chciałam po prostu tutaj dać, pomalować czarną tablicową farbą, żeby on sobie mógł po tym rysować. Chciałam to generalnie dawać na ściany, bo tutaj na ściany będziemy zawieszać jeszcze półeczki, ale teraz jak na to patrzę, to chyba będzie lepszy pomysł. Farbę tablicową już mam, więc tym się zajmę. Krzyś tam montuje mikrofon do innego formatu filmów. To na drugim kanale coś zobaczycie, natomiast ja się przebieram i idę sobie jeszcze po farbę w sprayu. Co się dzieje? Raz, dwa. Bo potem sobie pomaluję dynię. Kupiłam czarny spray i chcę pomalować dynię, którą chcę dać do wiatrołapu, póki jeszcze jest jesień, w sumie jeszcze dwa dni, bo za chwilę ruszamy z tematami świątecznymi. I chyba w tym vlogu się nie wyrobię z pogadanką odnośnie o ustach i to będzie w osobnym odcinku. Więc postanowiłam, że pomaluję sobie tą dynię. Kupiłam ją, bo bardzo mi się podobał kształt. Natomiast jeżeli chodzi o kolor, zupełnie do niczego mi nie pasuje. I stwierdziłam, że przemaluję sobie ją właśnie na czarno. I fajnie w wiatrołapie zrobi taki trochę jesienny klimacik. Zobaczymy, co wyjdzie, bo kiedyś miałam złoty. Chciałam przemalować srebrną doniczkę na złoto i nie wyszło to fajnie. Cały czas ten kolor przebijał. Mam nadzieję, że ten czarny jest lepszej jakości. Słuchajcie, okazuje się, że na tej drugiej ręce też powinnam mieć rękawiczkę. Całe sobie paznokcie
zmaltretowałam, Wiktoria mnie zatłucze. Teraz będę tak, jakbym miała brudne pod paznokciami cały czas. Super. Dobra, ale dynka pomalowana i powiem wam, że wygląda o wiele lepiej niż wyglądała poprzednio. Powiedzcie, czy nie? Dobra, ona niech sobie schnie. Okej, sprawia mi to radochę. Lubię to robić. Nie wiem, czy jeszcze raz nie będę jej malować. Ale na ten moment to wygląda to całkiem fajnie.